Witam was serdecznie w szybkim odcinku z moich wszystkich ustawień, gdzie dodatkowo pokażę zmiany, które przeprowadziłem w konfigu gry. Buffer kontrolera sobie czasami zmieniam pomiędzy domyślny i CSTS. W ogóle nie wiem, czemu tak się to nazywa, ale to dotyczy nie o tyle co kontrolera, co po prostu... Jak macie lagi, to możecie to zmienić. Aktualna kamera wygląda właśnie w ten sposób. Czułości sterowania, no i ja generalnie gram na padzie, to nie sugerujcie się czułością myszy i tak dalej. No i tutaj najciekawsze, czyli chyba wszystkie bindy. Tutaj, żeby była jasność, skok mam nie na kwadracie, tylko na X-ie. Gram na padzie od PS4, to też warto powiedzieć. Jest tutaj pokazany kwadrat, ponieważ pod ten przycisk mam zbindowanego stola, ale do tego przejdziemy później, bo mam tak jakby skok pod dwoma klawiszami, ale dobra, zaraz do tego przejdziemy. Dopalacz, czyli moja ostatnia zmiana, jest teraz na R1, wcześniej miałem go na kółku. Skręt wyprawa w powietrzu również mam zbindowany na lewej gałce, natomiast tak jak w przypadku skoku, jest on również używany przy stolu, dlatego mam tutaj pokazany kwadrat. Lecimy dalej. Czy tu coś ciekawego jest? Obrót w lewo w powietrzu, no to mam też na dwóch klawiszach również kwadrat pod stola i to jest ostatni przycisk właśnie pod stola. No ale dodatkowo mam to też na kółku. Dlatego na kółku generalnie, jeżeli używam właśnie obrót w lewo w powietrzu, głównie do speed flipa, no to tam właśnie go mam na kółku. No i dalej już chyba za bardzo nic nie zmieniałem. Tablica wyników pod share. Zagraj ponownie, nie mam przypisanego klawisza, bo mam to ustawione tak naprawdę w backes modzie. Tutaj raczej nic takiego, czatu tekstowego nie mam na padzie zbindowanego, bo używam do tego klawiatury. No i tutaj już chyba nie będzie nic istotnego. Zapisz powtórkę. Dużo osób pyta, jak zapisać powtórkę w trakcie meczu, no więc tutaj macie takie ustawienie i musicie po prostu przytrzymać dany klawisz, który tutaj wybierzecie. Ja to mam na strzałce w dół, bo do quick chatu, żeby użyć szybkiego czatu i tak trzeba dwa razy kliknąć, to tutaj możecie sobie przytrzymać raz i zapisze się wam po meczu powtórka i dodatkowo będziecie mieli zaznaczone, gdzie to zapisaliście dokładnie, w którym momencie. Zresetuj strzał, no to jest na freeplayu. Użyj przedmiotu, to jest do rambli, no to L3 również. I tutaj chyba, no tak, już nic więcej. Co do interfejsu, tak się aktualnie prezentuje. Tu jest systematyczne, które często się pojawiają pytania, no i generalnie możecie po prostu odgapić, jeżeli ktoś chce coś takiego jak ja. Wideo w ten sposób mam ustawione. Tutaj też mam customowe klatki na sekundę, czyli 481. To też wam za chwilę pokażę, jak ustawić właśnie własną wartość. Dźwięk wygląda w ten sposób. Tutaj czasami w zależności od tego, czy nagrywam, czy nie, to zmieniam to pomiędzy zwykle 20% a 50%. Chat mam ustawiony na tylko drużyna, czyli nie widzę na przykład, jak ktoś jest w przeciwnym teamie. Po prostu mnie to mniej rozprasza. Raczej na Polaków nie trafiam, na rankedach przynajmniej, więc nikt inny raczej nic do mnie nie będzie pisał. Co do tutaj czatu, no nie wiem, jak kogoś to interesuje, to mam tak ustawione. No i tutaj już nic nie ma. No i co do tych moich zmian w konfigu, tutaj możecie zobaczyć, jak się dostać właśnie do tej zakładki z Rocketa. Jeżeli chcemy ustawić własne FPS-y, to klikamy ta system settings, tutaj najlepiej wpisać po prostu Ctrl F i FPS. No i macie coś takiego jak custom FPS, tutaj musicie po prostu wpisać taką wartość, jaką chcecie, żeby tam się właśnie pojawiała. Ja wybrałem 481, tak po prostu, stwierdziłem, że będzie najlepiej. Polecam potem jeszcze generalnie otworzyć właściwości i dać tylko do odczytu atrybuty, ponieważ nawet jak coś wtedy zmienicie w grze, to przy włączeniu Rocketa wam wróci do tego stanu ze zapisu. No a ten zbindowany stol to mam w zakładce TA Input, tutaj wystarczy wpisać, w sumie nie wiem co trzeba wpisać, znajdę to. No i co do bindu na stola, to o ile się nie mylę, te trzy tutaj linijki są za to odpowiedzialne. Po prostu pod przycisk kwadratu, tutaj akurat jest napisane tak jakby to było na Xboxie i odpowiednikiem kwadrata jest właśnie przycisk X. Po prostu jak nie zapomnę, to może przekopiuję to i wstawię w opisie filmu. A no i również polecam zaznaczyć opcję tylko do odczytu, żeby nic się tam nie zepsuło. No i okej, to by było chyba na tyle. Wydaje mi się, że wszystko wam pokazałem. Dajcie znać, czy chcecie jeszcze tego typu odcinek na jakiś lekko inny temat. I ja już nie będę przedłużał. Dzięki za oglądanie. Sub i like. Elo, elo.